Halo, halo, czyli witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Patrzących Psów. O. Telefon, nie? Zresztą jak zawsze właściwie na samym starcie. A to już w ogóle ta rozmowa to już chyba była. Ale posłuchajmy jeszcze raz, no. Ja sobie zamówię jakieś autko i kontynuujemy. Motocykle. Zamów. Oczywiście, że musiał zrespić się dokładnie w tym miejscu, gdzie nie jestem. W ogóle, no, a jeszcze znowu telefon. A to też było już w sumie. Ale to posłuchajcie, ktoś mógł nie oglądać na przykład poprzedniego odcinka, ale jeżeli tak zrobiłeś, to nie zasługujesz. Nie no. Ktoś może na przykład nie wiedzieć, jak przejść grę. Gdzieś utknął albo coś. To jest też takie miłe przypomnienie, co teraz będziemy robić. Takie, że tu będziemy ścigać przez tego. Spoko to jest. Wow! Kurczę, jaki w ogóle widok, ty. O, ale panorama. No i oczywiście, że miga epilepsja warning. Dobra, kliknę Alt F4. Alt Tab. Alt F4. Alt Tab. Działa zazwyczaj. Okej. Kurczę, blaszka. Ja pierchruper. A tam most znika, nie wiem czy widzicie w oddali w prawej. Teraz widzicie, teraz macie jakość. Teraz to jest 30 tysięcy bitrate'u. Nie wiem czy YouTube taką ilość w ogóle przetworzy, ale no nic, trzeba spróbować. Zobaczymy, jak to będzie jakościowo. Nie podobała mi się poprzednia jakość. To była niejakość na XXI wiek. Zlecenie online? Nie, nie przyjmujemy. Kurczę, ale jest gorąco. Oj. Strasznie się zaczynam pocić. Chyba będę musiał ubrać strój YouTubera, czyli mianowicie ściągnąć spodnie. To była jedna z najbardziej spektakularnych zabójstw, jakie dokonałem w Watch Dogsach. Chłop został stalanowany. Jeszcze. Wziąłem jego gitarę, pożyczyłem. Ja muszę sobie to zobaczyć w slow-mo. No dobra, rozpocznij misję. No nie będziemy przedłużać, oczywiście, kontynuujmy. These guys are up to something that's a lot more than CTOS. I hope Tebow knows what he's doing. Okay, I'm in position. Now what about these helicopters? Wait for it. O, helikopter. Jak mam go nie zgubić? No przynajmniej auto mi zostawili. Ty, ale mógłby informować troszeczkę szybciej. Taką furę miałem, ale rozwaliłem, no. Jakbym wiedział, że się ścigam, to sobie nową zamówił. Śledź. No dobra, postaramy się. Na razie powiem wam, nieźle mi idzie, ale droga jest dość prosta. Zaraz pewnie będzie interesująca. W ogóle motor to jest fajna rzecz, tylko jak uderzysz raz i... No to już ciężko jest. Strasznie wolny ten helikopter, bo my turbo szybcy. To i to. Nie no. Chociaż chyba tak. Dość szybko jedziemy, a helikopter dość wolno. Widzieliście to? Widzieliście to? Widzicie to? No. Grały się we W1 i w Dirta. W ogóle pierwsza część, jaką F1 ogrywałem, to chyba było F1, chociaż nie no, wcześniej ogrywałem jeszcze, bo miałem przecież PlayStation 2. To dostałem chyba, gdzie jest, jak ktoś się interesuje F1, to będzie wiedział zapewne. Auta,
Nie auta, tylko... No auta, w sensie bolidy. Okej, gdzie bolidy były, Renault były jeszcze niebieskie, czyli tak jak będą chyba w następnym sezonie. Dobra, w skrócie mamy coś robić, tego, aha. Aha, nie no, ja myślałem, że jakiś... Co ja właściwie mam zrobić? Ja wysadziłem tego chłopa. Chyba to. Chciałem kliknąć zhakuj tego. Maszynę do picia. Ale jak mamy się nie wykrywać, to to nie jest misja dla mnie. Nie. Dla mnie misja to jest wyciągasz giga karabin i jedziesz, no. A tutaj to dla dzieciaczków. Nie daj się wykryć, nie daj się wykryć, ty. A co ja jestem? Ale co ja mam w ogóle znaleźć? To jest dla mnie podstawowe pytanie. Co ja mam w ogóle zrobić? Hakuj. Tak? To miałem zrobić? Znowu nie słuchałem, co powiedział. Wysadź. Wysać, wysać. No tak się, tak korci, żeby kliknąć. Dlaczego ja się niby wykryłem? Może chłop sam się wysadził w powietrze. Przecież to nie jest powiedziane, że przecież. Wysać. No nie, nie, wysadzić to nie chcemy chyba. Cyfrowy znak. Nie, włączę te kamery, może tak po prostu pójdzie, chociaż. Nie no, wysać. Nie wiem, co mam robić do końca. Cyfrowy znak to nie chcemy, kamera. O to czekaj, tu chłop miał telefon, chłop miał telefon. Kameła. Możemy coś zrobić? Nie, tu? Nie. Hakuj, hakuj, no byłem tam już, hakowałem. Chłop ma telefon, to może niesamowite w XXI wieku? Nie ze sna... Nie. Który to był? Rozprosz? Nie, no... Kurde, nie wiem co mam zrobić do końca. Będzie to gdzieś napisane w opcjach? Opuść misję, nie? No ja bym chciał wiedzieć, co ja mogę zrobić, bo na razie to nie wiem, niestety. No, epilepsja. Wysać, wysać. Wysać. Mówię wam, nie potrafię nic z tym zrobić, jak jest takie coś. Nie wiem, co ja mam zrobić. Już próbowałem wszystkiego, już wyłączyłem programy karty graficznej, zaktualizowałem sterowniki, no. Nie da się nic zrobić, tak naprawdę, poza zasięgiem. No dobra, ale co ja mam? Kameła, kameła, kameła. Szukam czegoś, ale nie wiem, czego sam szukam. Był jakiś te... O, ma połączenie z CTS-em. Stop. Poka. To nie to, tak? Nie, no myślałem, że to... Nie rozumiem, co mamy zrobić, obawiam się. Ale żebym kurwa mania, ale żebym, no oczywiście, żebym kliknął nie to. 9 minut odcinka, ja właściwie mogę teraz powiedzieć. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Czechu, bo nic nie zrobiłem. Zhakuj kamerę, aby znaleźć dwóch szefów ochrony. No ale to nie znalazłem dwóch szefów ochrony? No to co oni są, ninja? W domu są? By nie rozumiem. Oj, sorry. Preppers, survivalists, any government types, my kind of people, which means
Okej, okay, czyli mamy zlokalizować dwóch. Hakuj, hakuj, hakuj. Mamy to? Nie, to tylko jakiś składnik. Dobra, czyli któryś z tych chłopów to jest tam security chief. A będziemy wy... O! Szef ochrony, proszę. To trzeba bardzo mocno na nich najechać. No to nie, bo oni już są wykryci. Ten nie. Ten wykryty. Trzeba szukać tych chłopów, co nie są wykryci. Nie chcę sobie na dachu, nie chilluje. Zobacz, tu ma. Można sobie chillować. A to mocno chyba na nich trzeba najechać, czy się mylę? Ty, bo ja tu nie widzę nikogo innego. Nie będę ukrywać. Chodzi na plażę nudyst. No ta informacja to była mi gigantycznie potrzebna. 120 punktów na strzelnicy? Nie mam zielonego pojęcia, czy to jest dużo. O! Bob! Bob! Mamy! Namierzony! Namierzony! O, nie ten, to jednak nie ten. God damn it. Shit. Może tylko kamerami można na niego dojść. Bo powiem wam, ciężko, nie widzę, żebym miał jakąś taką opcję. Teraz spróbujmy samymi kamerami jakoś go znaleźć. Może on jest gdzieś tam ukryty, siedzi w klopie albo coś. Może tak to trzeba znaleźć, bo tak to inaczej będzie ciężko. Kamera. Żebym znowu nie kliknął wysać przypadkiem. O, już widzę ten napis wysać. Może nie. Wysać, nie, kamera, tak. Szukamy. Nie. Wysać nie, kamera. No co ty gadasz, że tu jeszcze chłop jakiś się uchował? No niemożliwe. No nie, niemożliwe to jest. Najgorsze, że tu sobie poziomu trudności nie mogę zmniejszyć. Jest tak jest. Kurde, autoalarm, no nie będziemy odpalać, bo zaraz mi stwierdzi, że wykryto mnie, bo się alarm włączył w samochodzie, ma to jakiś sens, tak, no. A tu komuś ktoś skakał, ty, po dachu. No powiem, nie wiem, powiem wam szczerze. No nie wiem, niestety. Wydaje mi się, że tam nawet nie możemy się dostać, to jest jedyna kamera, ona pokazuje, tam nie pokazuje, a tam chciał coś zbadać, ale nie zobaczę, no jeszcze nie... No nie. Może wrócimy do samolotu, co? Samolotu, do helikoptera. Muszę znaleźć... Kurde, molek. W ogóle mogę tu... Nie mogę. No ten? Pokaż się, chcę ci namierzyć, gościu. No nie. No to ten? Daj mi go namierzyć. Halo, gro. Że dłużej trzeba. Nie, ten? Aha. Ale tak sądziłem. Dobra, czyli... Pytanie jest, czy epilepsia warning. Holy shit. Zamknijcie oczy, jak macie tego. Ja wam powiem kiedy. Już. Prawie już. Ale to daleko, to na pewno nie będzie działać. Dobra. Problem jest taki, czy bez wykrycia, bo jeżeli bez wykrycia, to nie, na pewno, to już możemy spisać tą misję na straty. A jeżeli piszemy to spiszemy tą misję na straty, to mam nadzieję, że to nie będzie tak, że ja muszę wszystko od nowa robić i szukać tych chłopów. Mam nadzieję, że to będzie tak jakoś w miarę inteligentnie zrobione.
Aha, helikopter jest w stanie mi wykryć. Pojebana akcja. Obezwładni to znaczy zabić, czy nie? Bo ja się kurczę niestety obawiam, że obezwładni to właśnie... Co jest? A oni skąd mnie widzą? Ciekawe. Ale chyba w ogóle go zabiliśmy, czyli dobra, na szczęście odtąd. To jest super ważna informacja. Ty, gdzie ja w ogóle? Czemu jestem w środku? Ty, no nie gadaj mi, co tu się dzieje? Co ty gadasz? Kogo mam obezwładnić, jak jest tylko jeden chłop? A bo już tamtego niby zabiliśmy? Nie, no powalona to jest akcja, gościu. Nie, to jest bez sensu, to jest bez sensu. Nie, no. A że gra mi w środku tego respi? Nie mogę się w środku respić. No jak mam się tutaj respić, no? Co to ma za sens? Misje po cichu. Ja pamiętam, jak te misje po cichu robiłem. Wszystkie misje po cichu. One nigdy nie są po cichu właśnie. To jest problem misji po cichu, wiecie? Że one, kurwa, nigdy nie są po cichu. Ta, ciekawe. No mają konkretny sprzęt, wam powiem. Konkretny sprzęt. Dobra, spróbujemy jeszcze jednej akcji YOLO. Nie będzie nas to kosztować długo czasu. A może te, wiecie, czasem te najłatwiejsze rozwiązania są tymi najlepszymi, prawda? O, no i widzicie? Udało się. No przecież jadę, no. Tylko jak mam go obezwładnić? To jest moje podstawowe pytanie. Czy to się zaliczy na obezwładnienie? Bo wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że chłop został gigantycznie obezwładniony. Hakuj, hakuj. Hakujemy, hakujemy i uciekamy. Ucieczka, ucieczka, ucieczka. Ucieczka, ucieczka, ucieczka. Zabij wszystkich albo ucieknij. Nie, no to ja nawet nie zamierzam się z nimi bić, bo to nie ma sensu. Stop, czy ja mogę helikopter... O kurde. Czy ja mogę helikopter wyłączyć? Szkoda, że tu kamery nie można do góry podnosić. Twórcy się pewnie bali, że jak podniesiesz do góry kamerę, to zajedziesz na... Jakby wnikniesz w ścianę dolną i... Nie udało się kliknąć Q. No dobra, to pościg. Też jak robię te pościgi, to się stresuję. Dobra, spróbujemy. Driftem, driftem, driftem. Dobra, do tunelu, do tunelu. Dobra. Kurde, już muszę się nauczyć jeździć, że się tak nie da. I dożę mnie. Ojejciu. O, udało się. O, epilepsja warning, zamknijcie oczy. No nie da się, przecież wyłączyłem wszystko, co mogłem wyłączyć, co było, co mogło powodować jakieś problemy z tym, niestety. No. O, coś późno się odpaliło. Ty, ale oni mają nieskończoność posinków. Posinków? Posiłków się obawiam. A to oznacza, że... Że nie jest. To nic fajnego nie oznacza. Jestem tragicznym kierowcą. To oni mówią? Ty. No tak. Na to wychodzi, że oni. Dobra, siebie też zneutralizowałem, ale chyba poszło 3 za 1. O, twój car is toast. Osiu. Dobra, oni tu są bari... Nie, zostaw, zostań, stój! Nie, ale mam przeje chrupione mam. Dawaj granatnik. To był niezły strzał. Dobra.
Okej. Ty, ale że ja tak kozacko to zrobiłem? Granatnikiem? Gościu, tylko teraz by się ten... To by się... Ta rąbiście. Helikopter. Ty, nawet nie wiedziałem. O kurde, ty. Skilla dostałem normalnie. Ręce teraz same strzelają. A chłopi mnie gonią. Takie trzy bobiki są. Jeszcze mnie zgubili. Kondycja posiadana nie jest. Z drogi śledzie. Czech ujedzie. Mam nadzieję, że nie będzie jeszcze 20 posiłków. Oczywiście, że będą. No przecież czemu by nie? Czemu by nie? To jak ja mam, jak ja niby ich miałem, przepraszam bardzo, zabić, jeżeli oni ciągle dostawali posiłki, tego nie rozumiem. Czyli jedyną właściwie opcją jest... Jest... no, ucieczka. No dobrze, że nie ma helikoptera. No nie wiedziałem, że da się tak wysadzić helikopter. Pewnie przy tam 5 gwiazdkach, czy co to tam jest, policji już by było o wiele ciężej, ale... Zabić na przykład helikopter, wysiąść sobie i na chillku mieć wywalone. No, no nie jest... Jak to zraniono i zabójstwo? Po prostu go zabiłem, ty. Czemu to kółko mi się oddala, ty? Nie podoba mi się to. Co to jest za oszustwo? Coraz dalej to kółko, ty. No tak, w 15 se tu przyjedźcie, sorry. Nie da się w tą grę nie zabić ludzi tutaj, no. Trzeba tak uważać. A jak można poprawić tutaj reputację? Wydaje mi się, że się nie da, że tą reputację... Tylko i wyłącznie tracę. Otrzymano punkt zdolności, no tak. Ja miałem te punkty w ogóle porozdawać, ale oczywiście, że zapomniałem to zrobić. Dobra, mam jakiś dostęp, gdzie to jest? Gdzie mamy się udać? Tutaj. To zaraz koło kryjówki. To kliknę szybką podróż. Mam nadzieję, że cutscenka się nie skipnie. Mam nadzieję. Zobaczymy. Pierwszy raz takie coś robię, więc... Ta. You might call it Vic? Yeah, well, let's thin their numbers then. You tracking any of their truck deliveries? Of course I am. Send me the routes and let me make some noise. To jest w ogóle kolejna misja, tak? Dobra, no ale kontynuujmy tę misję. Chyba 20, nie no, 23 minuty to nie będę odcinka kończyć. W ogóle ta gra jest jakieś 19 godzin, nie wiem który jest odcinek. No to możecie sobie policzyć, to powinno być 30 odcinków max. Wydaje mi się, że powoli się zbliżamy do tego momentu, ale nie jestem pewny. Pawny shop. To znaczy Lombard? O ile dobrze kojarzę. Okej, czyli klasycznie. Robimy... Okej. Chłopy jadą, im zostawiamy drogę. Okej, sprawa dość prosta. Robiłem to milion razy. Tym razem założyłem granatniku. Ja powiem wam szczerze, że z granatnikiem wszystko staje się łatwiejsze. Kiedy używasz granatnika. And that's a fact. Natomiast oni tu w ogóle będą jechać. Oj, to będzie piękne. Tylko jeszcze jakbym ich tam zwabił, to już w ogóle by było tak miodzio. Nie wiem, czy obezwładni to znaczy rozwal granatnikiem. Który to gada? Który to gada? Zgubiłem chłopa, co gadał. No tak, jest na dwa hity. Zero covera, co je robię? Co je robię? Porażka ten odcinek, porażka. W ogóle czasem tak mam, że jak na przykład montuję w Adobe Premierze,
Tak montuję odcinek, to po tym odcinku, po renderowaniu, to strasznie mi lagły komp. W sumie nawet nie pomyślałem teraz o tym. Ale właśnie przed chwilą montowałem odcinki z Lego i teraz wszystko wrzucam i teraz wszystkie odcinki będą się pojawiać, pochrzczam totalny. Codziennie odcinki będą, czy tam... Chociaż ja tam mówię, że dwa razy dziennie, no nie jest to możliwe, nie będę ukrywać. Ale że... Odjebał manianę. Dwa razy dziennie odcinki nie są możliwe. That's a fact. Proszę nie dzwonić na policję. Dzięki. Co to za pajace tutaj? Nie no. To jest wojsko, ty! Cześć. Dobra, pierdoły to są nie wojska. Ty, wojska na policję dzwoni, co jest? Ty, ale wy jesteście wojskiem. A, on po wsparcie dzwoni na... Granatnikiem go nie wysadziłem? O. Ojojoj. Dobra, dobrze, że ma majma, ty. Od Boga. Dobra, obezwładnij. No tylko... Ciekawe, jak mam to zrobić. Może granatnikiem, ile się da. O, oczywiście, że sam siebie wysadzę granatnikiem. Jakież to było do przewidzenia, wam powiem szczerze. No, nie no, przecież co... Czemu mu zrobić, ty? Przestań do mnie strzelać. Nie, nie wytrzymię teraz. Dlaczego wysadziłem samego siebie, no? Jezu, to mogła być taka piękna misja. Chłopy przyjeżdżałem... Trzy razy granatnikiem. Do widzenia. Nagle okazuje się, że cel jest opancerzony bardziej niż, nie wiem, bunkry w Albanii. Gdzie oni tam te bunkry budowali. Co ja mam zrobić? No jeszcze wcześniej stanęli na czerwonym, teraz nie staną na... Co? Gdzie ja jestem? Chociaż nie, na szczęście czerwone światło są zaplanowane, no ale... Nie no, tragedia. Może oni mnie nie zauważą, ja tu zestanę z granatnikiem, wysadzę tego chłopa w tym aucie, chociaż w sumie. Po prostu lecimy. Ty, ja mu strzeliłem chyba z 15 granatników na twarz, a on nadal tu idzie do mnie. Co tu się stało? Przepraszam bardzo. Czy wy też to widzicie co ja? Czy my żyjemy w innej rzeczywistości? Okej. Okay. Strzały w głowę... Podziałały wystarczająco mocno, natomiast nie mam zielonego pojęcia co ja mam zrobić dalej. Tylko żebym teraz nie zginął jak Bob. Poprawy jest? Czy nie zginął jak Bob? Czy tylko nie... Dobra. Zagrożenie wyeliminowane, co teraz mam zrobić? Misja wypełniona, to tyle? Okej. O kurczę, kolejny punkt zdolności. A co to w ogóle są na mapie? Co to jest? Śledztwo. Aha, telefony na kartkę, to są te misje poboczne. Don't worry. We'll do lots in Chicago. You got your virus ready for me? More or less. More or less? More. Trafne. Views. What does that mean? I'm walking into the lion's den. Don't be dramatic. You reach their servers, this thing will work. And you're the legend Clara's been raving about. The what? Who? Ale przez tele... Ale nadal rozmawiam przez telefon. W ogóle... nie wiem czy mówiłem, szukałem czapki. Nie mam czapki. Zgubiłem czapkę, no nie będzie na nagraniach niestety czapki. Niestety się nie uda nagrywać z czapką, bo po prostu ją zgubiłem gdzieś i tyle. A miałem... Nie wiem czy miałem na poprzednich... Miałem chyba na tych gdzieś, ale... Kurczę, chociaż czy miałem... Nie wiem, ale super była ta czapka. Powiem wam szczerze, że chyba po tych grach mi odjebało i zacząłem nosić. Praktycznie cały czas chodziłem w czapce. Cały czas chodziłem w czapce.
30 minut? No kurde, 30 minut, moi drodzy. No to wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że tutaj zakończymy dzisiejszy odcinek. Dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. Widzimy się jutro, widzimy się w następnym odcinku. Przypominam o łapkę w górę, o komentarzach oraz o subskrypcjach, o tym, że możecie wpaść na Instagram albo mój drugi kanał. Link w opisie. Życzę wam miłego dnia, miłej nocy. Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.